W szpitalu miejskim w Knurowie przyszło na świat pierwsze dziecko w nowym 2017 roku. Mały Bartłomiej to mierzący 52 cm i ważący 3 kg i 300 gramów okaz zdrowia. Nowego mieszkańca powiatu gliwickiego z symboliczną wyprawką odwiedzili przedstawiciele starostwa oraz zarząd szpitala. W zeszłym roku w knurowskim szpitalu przyszło na świat około 800 dzieci. W nowym 2017 jako pierwszy urodził się Bartłomiej. Stało się to dokładnie 2 stycznia, 13 minut po północy. Kilkanaście godzin później małego pacjenta odwiedziła delegacja starostwa powiatowego w Gliwicach. Jest zdrowy, w dobrym stanie i z odwiedzin był zadowolony i w dobrym stanie je zniósł. Jako że Bartłomiej to pierwsze urodzone w 2017 roku dziecko w szpitalu w Knurowie, zgodnie z tradycją, jego mama otrzymała upominki z rąk zarządu placówki oraz starosty gliwickiego Waldemara Dąbka. Była to taka wielka przyjemność dla mnie. Przy tej okazji składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim mamom, które tutaj rodzą swoje pociechy. Spotkanie w szpitalu było również okazją do podsumowania zmian, jakie niedawno zaszły na oddziale położniczo-ginekologicznym oraz określenia planów na przyszłość. Bardzo ważne jest takie rodzinne podejście, stąd uruchomiliśmy taką salę do porodów rodzinnych. Ojciec ma możliwość przebywania z noworodkiem, nową salę odwiedzin. Natomiast przed nami jest w tej chwili duży remont traktu porodowego, tak aby wszystkie sale do porodów spełniały takie wymogi, więc w najbliższych miesiącach będziemy chcieli ten cały remont przeprowadzić. Co warte podkreślenia, remont prowadzony będzie w taki sposób, by nie zakłócić pracy oddziału. Sale mają być oddane do użytku w ciągu kilku najbliższych miesięcy.